Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na recenzję myszki Rappu V300, czyli taki młodszy brat myszki Rappu V900, dość podobny rozmiarowo, natomiast na pewno tańszy i też uzbrojony w troszeczkę niższy sensor, przede wszystkim optyczny, natomiast sensor przyzwoity, sensor precyzyjny, co zobaczycie w dzisiejszym teście. Jeśli chcecie zobaczyć cenę tej myszki, sprawdźcie ją sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Przed nami mysz Rappu V300, troszeczkę mniejszy odpowiednik najlepszej myszki tej firmy, czyli V900, która u mnie dostała maksymalną ocenę i rekomendację, natomiast V300 mogę Wam już w tej chwili powiedzieć na początku recenzji, że jest to myszka naprawdę godna uwagi, naprawdę świetnie wykonana, świetnie działająca, po prostu mysz, którą mogę polecić, tym bardziej, że jest to model sporo tańszy od V900, a równie udany. Jeśli chodzi o podstawowe cechy, mamy tutaj sensor optyczny i mamy do wyboru cztery rozdzielczości. Jest to 800, 1600, 3200 i 4000. Dokładnie nie jest podane, jaki to jest sensor. Podejrzewam, że może być to Avago 3090, ponieważ jest to sensor precyzyjny, jakby nie było, i przy tych przynajmniej dwóch rozdzielczościach pierwszych sprawdza się po prostu świetnie. Tak więc mamy cztery wartości DPI zaprogramowane z góry. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, to mamy 6400 fpsów. Maksymalna prędkość to 60 cali na sekundę oraz przyspieszenie to 20G. Więc parametry dla takiej myszki naprawdę godne. Oczywiście to wszystko przy próbkowaniu 1000 Hz, więc mamy bardzo szybką reakcję, chociażby w grach. No i także wbudowana pamięć, podświetlenie, zobaczycie to za chwilkę. I także chip gamingowy VPower 3, będący niczym innym jak 32-bitowym procesorem ARM o częstotliwości taktowania 60 MHz, więc cały hardware zarządzający tą myszką jest naprawdę porządny. Zobaczycie w tej recenzji także wyniki testów syntetycznych, wrażenia z gier oraz też zobaczycie oprogramowanie, które jest bardzo fajnie zrobione, intuicyjne, natomiast teraz na początek sobie ją zważymy. No i spójrzcie sami. Mamy prawie że 100 gramów, czyli myszka z takich średnich, na pewno nie jest to myszka ciężka, dlatego nie nadaje się dla osób, które preferują myszki bardzo dociążone, ta jest raczej wagi średniej. Zaraz ją sobie obejrzymy dokładnie, natomiast zobaczcie jeszcze na przewód, ma on 1,5 metra, jest w oplocie, ten oplot jest bardzo solidny, natomiast sam przewód jest dość sztywny. Nadmiar przewodu możemy sobie spiąć rzepem. I oczywiście mamy pozłacany wtyk USB z logo Rappu. Ten wtyk zapewnia nam właśnie 1000 Hz próbkowanie, reakcję w 1 milisekundę. Do samej myszki, no cóż, będzie osobne porównanie z V900, natomiast od V900, jak widzicie, jest krótsza, na pewno jest krótsza, jest też troszeczkę niższa, przez co jest dobra także dla graczy o średnich i mniejszych dłoniach. Nie jest tak duża po prostu jak V900, natomiast dla osoby o takiej dość dużej dłoni jak ja, też jest to myszka świetna, ponieważ nawet jak położymy całą dłoń, zobaczcie, ja mogę sobie bez problemu tutaj działać na niej. Jeśli chodzi o same szczegóły, powiem Wam tak, przewód jest zakotwiczony bardzo solidnie, mamy też element tutaj zabezpieczający przed jego wyrwaniem, złamaniem, samoplot też sprawuje się świetnie, poza tym, że przyczepię się do tego, że mógłby być bardziej miękki, ale okej. Przyciski główne, no cóż, są świetne, klikają delikatnie, nie za głośno i działają aż do tego miejsca. Jeśli sobie spojrzycie, to zobaczycie, że są one wyprofilowane, także palce bardzo dobrze leżą, ale to nie wszystko, ponieważ cały korpus główny wykonany jest z bardzo dobrego tworzywa, takiego lekko chrupowatego, co w połączeniu z tym profilowaniem zapewnia bardzo dobre ułożenie i trzymanie się palców do tej myszki, więc to jest świetne. Mamy oczywiście logo VPro, mamy też naprawdę dużą rolkę, która działa z takim leciutkim oporem, bardzo miło się pracuje przy jej pomocy, działa też jako przycisk, a tutaj mamy przełącznik DPI. Jak słyszycie, klika dość sympatycznie. Tutaj będzie też kontrolka, jak podświetlimy ją sobie, zobaczycie, że kolory pokazują nam wartość DPI. I myszka, jak widać, jest symetryczna, więc osoby leworęczne grające lewą ręką też nie będą miały problemu z użyciem, natomiast przyciski mamy tylko po stronie lewej. Co jeszcze mamy? Logo V300, troszkę elementów błyszczących, które się tak bardzo nie brudzą, bo jest to ozdoba bardziej, i mamy tutaj porządną gumę
z takimi nacięciami, która naprawdę świetnie mocuje dłoń. No i tutaj jeszcze troszeczkę chropowatego plastiku. Po drugiej stronie aż trzy przyciski z bardzo dobrym dostępem. Nie ma problemu z naciśnięciem każdego z nich bez odrywania się. Mam też troszeczkę inne kształty, wielkość, więc bardzo szybko się połapiemy, który wciskamy. To jest naprawdę fajny element myszki. No i ponownie ta guma chropowata, która bardzo dobrze mocuje nam tutaj ten kciuk. Tutaj są też elementy podświetlane, za chwilkę zobaczycie. Natomiast odwracamy myszkę i widzimy ślizgacze. Nie za duże, 4, natomiast dobrej jakości. Jak widzicie, od testów troszeczkę nam się tutaj już starły. Natomiast wystarczą mimo wszystko jeszcze na długie miesiące grania. Mamy też soczewkę sensora optycznego i mamy przycisk do zmiany trybów. Po prostu na każdy z 5 profili, które możemy sobie skonfigurować w oprogramowaniu, możemy mieć 2 takie jeszcze podtryby, czyli 2 tryby na jednym profilu. I tym przełącznikiem możemy to sobie łatwo zmienić. Więc samą myszkę opisałem Wam bardzo dokładnie, widzieliście ją bardzo dokładnie. Teraz pora ją jeszcze podświetlić. Zobaczcie, sensor już świeci, mam też tą lampkę. Przełączamy i mamy drugi tryb. I teraz właśnie zaczyna się efekt podświetlenia. Pomarańczowe, bardzo ładne podświetlenie. Jeszcze przygaszę bardziej, żebyście to dobrze widzieli. W tej chwili mamy podświetlenie pulsujące. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Możemy je sobie skonfigurować, może być oddychające, może być powoli, szybko oddychające, może być też stałe oraz może być tak zwany APM Breathing Mode, czyli wtedy po prostu podświetlenie działa tylko i wyłącznie przy klikaniu myszką. Tak więc wtedy, jeśli mamy ten APM Breathing Mode, działa to tak. Po prostu jak coś robimy, myszka nam się podświetla. Tak więc ciekawy efekt. Jeszcze to, o czym mówiłem, przełącznik DPI, który nam kolorem diody informuje o stanie DPI. Bez podświetlenia drugie, trzecie i czwarte ustawienie. Całkiem sprytnie rozwiązane i od spodu z lampką lub bez dwa tryby. Więc biorąc pod uwagę, że myszka jest świetnie wykonana, dłoń świetnie na niej leży, nadaje się dla osób o dużych, o małych, o średnich dłoniach i po prostu używając tej myszki odczuwamy ogromny komfort. Pomimo, że jest uniwersalna, nie jest mocno wyprofilowana, to i tak świetnie się przy jej pomocy pracuje i gra. W tej chwili możemy podziwiać dość prosty, ale przemyślany panel sterowania myszki RAPU V300. Po pierwsze mamy główne okno, gdzie mamy wszystkie przyciski myszki, jak widzicie, i możemy sobie tutaj nadać funkcję. Po prostu klikamy i wybieramy jedną z wielu funkcji. Nie ma z tym żadnego problemu, możemy to ustawić wszystko dla 5 profili, a dodatkowo dla 2 trybów. Do zmiany trybów służy przełącznik na odwrocie myszki umieszczony przy sensorze. Mamy także DPI, nie możemy ustawić go sami, mamy predefiniowane wartości, natomiast jest to 800, 1600, 3200 i 4000 DPI. Próbkowanie możemy zmienić na 125 Hz, 500 oraz 1000 Hz. Następna sekcja to kontrola podświetlenia. Mamy tryb normalny z powolną pulsacją, bez pulsacji albo z szybką pulsacją. Tryb APM sprawia, że myszka pulsuje wtedy, gdy naciskamy przyciski myszki. Oczywiście na drugim trybie może to być skonfigurowane zupełnie inaczej. Następnie mamy przydatną rzecz, czyli taką sekcję do nagrywania makr. Możemy sobie jakąś kombinację klawiszy tutaj zapamiętać i zaprogramować pod któryś z przycisków myszki. Sprawdzimy teraz częstotliwości próbkowania. Na początek 125 Hz. Sprawdzamy. OK, 125 Hz jest. Zatrzymujemy, przestawiamy na 500. Chwilkę się zapisuje i sprawdzamy. Jest 500, bez problemu. I maksymalne próbkowanie 1000 Hz. OK, odpalamy. I też bez problemu, nawet równiutkie 1000 Hz, co rzadko się zdarza. Tak więc ten test myszka przeszła perfekcyjnie. Teraz zabierzemy się za sprawdzanie wskaźnika częstotliwości, czy jest interpolacja, czy nie ma. Zaczynamy od najniższej rozdzielczości, czyli 800.
Zobaczcie, ciągła linia, więc świetnie. Świadczy to o dobrej jakości sensora. Przełączamy na wyższe DPI 1600. Również świetnie. I pamiętajcie, że mamy to przy 125 Hz, czyli rozdzielczości, przy której większość myszek słabszych, o słabszych sensorach, by po prostu wariowało. 3200 troszeczkę tutaj już mniej precyzyjny ruch, natomiast te przerwy zdarzają się sporadycznie. I największa rozdzielczość 4000. No tutaj już przerwy są dość regularne, więc jakaś utrata precyzji może w grach być. Dlatego polecam najbardziej 800 i 1600 jako pewne rozdzielczości, ale sprawdźmy jeszcze to w maksymalnej częstotliwości próbkowania, czyli przy 1000 Hz. Przełączamy, apply. Być może to podniesie precyzję sensora. Zobaczymy. 800 bez zmian. 1600. Bardzo pewny ruch kursora. 3200, jestem ciekaw. No, jest lepiej niż na 125, natomiast przy szybkich ruchach jakieś przeskoki mogą powstawać. 4000. No, o dziwo całkiem nieźle przy 1000 Hz. I kolejny test, tym razem w Paint'cie. Przestawiamy sobie ponownie na 125 Hz. W tej chwili najniższa rozdzielczość 800. Bardzo pewne ruchy, brak utraty pikseli, brak akceleracji wstecznej. Naprawdę taka rozdzielczość do Counter-Strike'a po prostu idealna. To była 800, teraz 1600. Również bardzo precyzyjnie i jeśli ktoś lubi wyższe rozdzielczości w przerankach, to ta 1600 się nadaje. 3200. Już troszeczkę mniejsza precyzja, natomiast jeśli chodzi o jakość toru poruszania się kursora, też jest jeszcze nieźle, nie widzę żadnych zagubionych pikseli. Dla pewności zobaczymy sobie jeszcze na grubszej kresce szybkie ruchy. Ok, nic się nie dzieje, jest dobrze. I teraz 4000 maksymalne DPI. Poza tym, że kursor przemieszcza się szybciej, to nie ma jakichś utrat pikseli, więc jest nieźle. Chociaż przy 4000 myślę, że nikt nie będzie grał. No i ponownie przestawimy sobie na 1000 Hz, ponieważ z 500 i z 1000 większość graczy po prostu gra. Zobaczymy, jak to będzie. 800. Bardzo dobrze. 1600. Również pewne ruchy. Chociaż o dziwo przy 1000 Hz ilość tych danych jest taka, że troszeczkę te wszystkie linie są bardziej poszczępione. 3200. Dobrze. Ale również mniejsza precyzja. I 4000. No, powiem Wam, że chyba jakieś pojedyncze anomalie się pojawiły. A nie, to zwykły przeskok. Nie ma ubytków pikseli, więc jest ok. Ale skoro nastąpił taki tutaj skok pomiędzy 125 a 1000 Hz w tych wskaźnikach, zobaczymy sobie z ciekawości na 500, jak to wypadnie. Tak na razie by wyszło na to, że precyzyjniej było przy 125 Hz, czyli wolniejszej częstotliwości próbkowania. Sprawdzamy, a troszkę za cienka, tą grubszą. No, przy 500 jest trochę większa precyzja niż przy 1000, więc jednak czasami warto sobie zmniejszyć na 500. Wielu graczy profesjonalnych tak właśnie gra, tak korzysta ze swoich myszek. No faktycznie precyzja na 500 jest bardzo dobra. W tej chwili mamy 1600 DPI. Sprawdzimy jeszcze 3200. No również bardzo dobrze. Natomiast ruchy już są mniej precyzyjne, bardziej poszczępione to wszystko. Więc wnioski, najlepsze rozdzielczości, częstotliwości próbkowania do tej myszki to 800 i 1600 przy 500
hercach. Mamy wtedy idealny kompromis pomiędzy szybkimi ruchami a utratą dokładności. Okej, czas na podsumowanie. Myszka Rapu V300 zrobiła na mnie przynajmniej dobre, nawet bardzo dobre wrażenie, ponieważ w testach wypadła świetnie. Przede wszystkim, jak wszystkie myszki firmy Rapu, jak do tej pory, które miałem, wykonana jest po prostu perfekcyjnie, z bardzo wysokiej jakości materiałów, jest bardzo wygodna, po prostu dobrze leży w dłoni. Pomimo, że nie jest tak wyprofilowana pod prawą dłoń jak Rapu V900, mimo wszystko jest bardzo wygodna, ma dobrze osadzony środek ciężkości i nadaje się do wszystkich chwytów. Jak widzieliście, w testach syntetycznych sensor poradził sobie bardzo dobrze, jest po prostu precyzyjny. Mamy też ładne podświetlenie i kilka dodatkowych fajnych efektów, dzięki czemu to uatrakcyjnia tą myszkę. Jeśli chodzi o cenę, moim zdaniem jest naprawdę atrakcyjna i w tej cenie jest to naprawdę godna konkurencja dla innych myszek na rynku. Niestety mam wrażenie, że marka Rapu w Polsce gamingowa troszeczkę niedoceniona, jeszcze mało poznana. Jednak w porównaniu z takimi gigantami jak SteelSeries czy Rokat, to troszeczkę gdzieś tam ginie. Jednak ze swojej strony naprawdę mogę polecić te myszki, ponieważ ja z tego co testowałem jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Są po prostu świetne.
Na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, cenę myszki macie w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!